Dostałem dostęp do zamkniętej bety, czyli do nowej aktualizacji w Stumble Guys przed wszystkimi. No i słuchajcie, jak możecie zobaczyć, mamy tutaj ziomeczka, który ma dokładnie taką samą czapkę jak ja, tylko on ma zieloną, a ja mam szarą, ale widzowie, wy na pewno nie chcecie słyszeć tego, co ja teraz mówię. Wy na pewno chcecie usłyszeć, co mamy nowego w wersji 0.48. Mamy masę rzeczy, ale słuchajcie, zanim przejdziemy do tego, zostawiajcie koniecznie łapki w górę, bo nagrywam to w nocy. Patrzcie, jak już jest, no wy nie zobaczycie, jak jeszcze, ale nagrywam to w nocy, więc zostawcie łapki, subskrybujcie oczywiście kanał, bardzo wam za to dziękuję, no i serduszka dla Eweli, która już śpi. Także widzowie, jeśli chodzi o sam początek, jak możecie zobaczyć, mamy właśnie tutaj wersja 0.48 beta i co ciekawe, mamy tutaj w ogóle wersję 0.41 jest już dostępna. Wydaje mi się, że tutaj Kitka Games coś tutaj chyba pokiczkali. Słuchajcie, wejdźmy sobie do sklepu, ponieważ w sklepie, jak możecie zobaczyć, mamy po pierwsze darmowe koło. Jestem ciekaw, czy ja mogę w ogóle tutaj... Jestem ciekaw, czy tutaj będziemy mogli kręcić tym cały czas. W ogóle, właśnie, widzowie, nowa, totalnie nowa, odjechana mapa. No, mega kozak, naprawdę mega kozak, widzowie. 5 klejnotów. Mamy nową mapę i zobaczcie, jakie mamy koło. I teraz tak, widzowie, robimy w ten sposób, że ja zdobędę tutaj przynajmniej jednego skina, zagramy nową mapą i znowu później zakręcimy, znowu zagramy nową mapę, zobaczymy i ja was proszę o to, że jak ja teraz tutaj będę losować, to wy koniecznie, widzowie, ale to koniecznie w komentarzu musicie mi teraz napisać mity do tej mapy, ja je przetestuję, ale widzowie, zanim do tego przejdziemy, oczywiście mamy tutaj skinki i co my tutaj mamy nowego, nowy specjalny skin Kayo Rayo, który wygląda w ten sposób. Ej, w ogóle tutaj jakieś pięści. Ej, to jest jakaś pięściowa aktualizacja, ponieważ mamy kolejne Kayo Fuego. Ej, ale kozacki skin. Jak oni to mega kozacko, widzowie, wszystko prowadzą. Jest mega ten skinek, naprawdę. Napiszcie w komentarzu, czy wam się ten skin podoba. Mamy kolejnego skina Dark Fire Fist, czyli płonąca ręka, ciemna płonąca ręka. Boom. Co mamy dalej? Święty Mikołaj. Żartuję, on już chyba był, no nie? Ja nie wiem, w ogóle chyba tego skina nie mam. Ja nie... Ej, co to jest za skin? Ten skin był? Widzowie, napiszcie mi, bo ja, wiecie, no... Mało w Stumble Guysie, w sensie nie jestem długo, może w ten sposób. I mamy Killer Size. Ej, co jest? Co on ma w ręce? No ludzie, co wy robicie? Także tak wygląda skinek kolejny. Chyba mój ulubiony i dobrze by było go trafić. I mamy Kapitan Catface, który wygląda w ten sposób. Napiszcie, co wy o nim myślicie. Moim zdaniem... Jest fajny, taki fajny, milusi, kotek. Zobaczmy jeszcze na kolejne skiny. I teraz, widzowie, musimy się też zastanowić. O, Good and Evil, czyli to jest to jakby dobry, zły. I zobaczcie, to już mieliśmy, to mieliśmy, mieliśmy. Czy tutaj jeszcze są jakieś nowe skiny? Wygląda na to, że tak, że mam... Ej, chyba mój ulubiony skinek, znowu czapka. Mi się wydaje, widzowie, że Rafa tutaj mega kozacko pasuje do Stumbli. Możecie napisać w komentarzu, że oczywiście tak jest. I kolejny skinek, czyli Robot Guy. Robot Guy, taki NPC, widzowie, taki NPC. Fajny, mi się podoba Robot Guy i fajnie by było trafić właśnie coś z tego. Czy mamy tutaj jeszcze coś nowego? Wydaje mi się, że tu mamy te trzy skiny. Zobaczmy jeszcze na epickie, ponieważ w epickich chyba mamy coś nowego. Ej, game over. Czy to było? Bo nie pamiętam. Tutaj mamy El Primo. Nie wiem, czy on też był. Ej, widzowie, ja mało wiem, bo tych skinów jest tak dużo. Zobaczę. O, Kapitan Pies. Tego chyba na pewno nie było. Tutaj Robo Washington, czyli prezydent Ameryki chyba. Mam nadzieję, że dobrze mówię. I czy coś tutaj jeszcze mamy? Wygląda na to, że to jest chyba nowe, ale nie wiem, widzowie, napiszcie mi proszę w komentarzu. Jeśli chodzi o rzadkie rzeczy, nie mamy już tutaj nic. Ale co mamy dalej? Mamy tutaj, wchodzimy w animację i w animacjach podobno mamy coś nowego. You like me. O, ej, tego chyba nie było, ale tak jak mówię, nie jestem, widzowie, do końca przekonany, czy to było. Tutaj RIP. Ej, nie wiem, czy to było, widzowie, napiszcie tutaj jakiś kolejny, tutaj coś takiego, widzowie, no nie wiem, czy te tańce, o, tego na pewno chyba nie było. Ej, to jest też kozackie i to w sumie też jest kozackie i to też jest kozackie i ten RIP chyba jest najlepszy, tylko nie wiem, czy on jest nowy, przepraszam, jeśli nie, to widzowie, przepraszam was za to i słuchajcie, mamy, co najważniejsze, totalnie nową, odjechaną mapę i teraz jak ją zrobić? W grach niestandardowych wchodzimy sobie na jeden
Albo wiecie co, zagramy sobie kilka razy na tej mapie, kilka razy, żeby zobaczyć, jak to wszystko działa. Tutaj odznaczmy sobie. Więc ja widzę, przychodzę teraz sobie do sklepu i zakręcimy sobie darmowym... A, emotek nie chcemy, to chcemy. Darmowym kołem i jutro robimy z Ewelą bitwę na niedostępne koło. Jeśli chcecie coś takiego, to widzowie, bardzo was proszę, jeśli chcecie, żeby w ogóle odcinki się pojawiały, zostawcie łapkę w górę, a ja mam mega kozackiego skina, którym sobie zagramy, więc widzowie, to będzie pierwszy skinek, którego wyposażamy, który wygląda w... Ej, ale potężny, potężny skinek, mega mi się podoba. Napiszcie, widzowie, czy wam też, i zagrajmy sobie mapkę i znowu za chwilę za... Aha, mamy tutaj wszystko, proszę bardzo, tworzymy i zaraz znowu wylosujemy skina, więc oglądajcie, bo zagramy jeszcze jednym skinkiem. Zaczynajmy. Dobrze, pasuje ubrać słuchawki. Ej, i co tutaj się dzieje? Ja nie wiem, co tu się będzie działo. Czekajcie, czy ja mogę chodzić? Dobra, mogę chodzić i to jest... Ej, mamy tu jakiś diament, mamy... Ej, co jest? Czekajcie, ej, ej, halo, czemu ja... Aha, czemu ja nie mogę? Ej, ej, widzowie, jest jakiś problem, dlatego że nie mogę strzelać. Uciekaj, Rafał, uciekaj, uciekaj. Ej, nie wiem, co się dzieje, będziemy musieli zmienić zestawienie, ale na razie... Oni sobie odpadają, ja sobie chodzę z brońką. Zobaczcie, widać, ogółem widać HP, widać wszystko. Nie wiem, czy jak mi nie zmieniło broni, to ja chyba nie mogłem strzelać. Ej, czemu ja nie mogę strzelać, widzowie? Wiecie co, ten pierwszy mecz potraktujmy tak, że zobaczymy, co się stanie w ostatniej rundzie, bo oni się będą tu strzelać, nie? Na pewno musimy ustawienia sobie zmienić, bo te ustawienia coś tutaj nie gra. Tutaj coś jest nie tak, a nie mogę na przykład podejść i ze zbieraka z Fortnite'em uwalnąć. Dajcie znaka, czy w ogóle tak jest. Tu mamy coś takiego. No i co, widzowie, wielki finał. Jestem ciekaw, co się teraz wydarzy. Mamy tutaj masę broni i to jest w ogóle arena nerfa. Ej, fajnie, fajnie, to mi się podoba. Znowu się chyba zrespiłem w tym samym miejscu, nie wiem dlaczego. Tutaj mamy życie. Czy to jak weźmiemy, to nam daje coś? Widzowie, piszcie mity do tego. 7 osób musi odpaść. Wyjdźmy sobie w ogóle w jakieś inne miejsce. Dobrze by było, żebyśmy tutaj nie zginęli przez długi czas, żebyśmy mogli po prostu posprawdzać. Ej, czy ja mogę... Ej, mega sztos, czyli pierwsza osoba w Stumble Guys. Ale sztos, widzowie, ale sztos. Jestem ciekawy, jak to będzie działać. Mi mega się to podoba. Napiszcie wy w komentarzu, co wy myślicie o tej mapie. Ale moim zdaniem naprawdę jest potężna. Dobra, zyskałem tutaj życie. Tutaj... O! Aha, czyli był jakiś pytajnik i mi zebrało... Nie wiem, co tu się stało. Ej, byczku, zostaw mnie. Ej, nie, 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 nie. Ej, jak oni dobrze strzelają. Ja bym chciał wyjść tam do góry, czy da się jakoś... Aha, czekajcie, bo ja w ogóle jestem nie wiadomo gdzie, czy da się jakoś tam wyjść do góry? Ja bym tutaj chciał zobaczyć, jak to wygląda. Czy... A, właśnie, ej, co tu się stało? Czyli tu jest wybijacz, okej, wyskoczmy sobie, bo... Ej, co jest grane, ten wybijacz mnie nie wybija. Ej, byku, zostaw mnie, dobra, leczenie sobie, potkę, zabierzmy. Okej, wyjdźmy sobie tutaj w ten sposób, wyjdźmy sobie tak, oni sobie tam strzelają. Weźmy sobie tutaj armorka, no i mamy 114. Weźmy sobie tutaj legendarny pistolet XD. Ej, w ogóle się nie czuję, jakbym w Stumble grał. Oni się tutaj klepią i teraz pytanie, widzowie, co się stanie? Dobra, tego się meczka już nie ma. Teraz pytanie, co się stanie, jeśli będziemy sobie tak stać i nie strzelać się? Powinna tutaj być strefa, to jak w Fortnite. 120 życia możemy mieć maksymalnie. Ej, ale to jest naprawdę sztosik, widzowie. No mi ta mapa mega się podoba. Napiszcie wy w komentarzu, czy wam również się tak podoba? Zwiedźmy sobie jeszcze, zobaczmy. Mamy tutaj coś takiego. Czy tu gdzieś się da jeszcze wejść? Pytanie. Pytanie w ogóle, czy ta gra się skończy, jak... O, czekajcie, patrzcie się. Boom. Ej, no i to jest chyba najlepsza miejscówka tutaj w grze, tak mi się wydaje. Bo możemy do niego strzelać, ale ja nie mogę strzelać jak na razie. Będziemy musieli zmienić ustawienia i uwaga, nie mo... Ej, nie... Co się stało? Mamy tutaj jakiś pytajnik, zobaczmy. Nie wiadomo, ej, jakąś inną broń, jakaś Warden. Dobra, widzowie, tutaj mamy jakieś takie odpychacze, ale to w sumie nie jest ważne. Przejdźmy sobie jeszcze tutaj, zobaczmy, bom i... Ej, wybiło mnie, dobra, wejdźmy jeszcze tutaj do środka, ponieważ tu jest chyba jeszcze... Aha, tu nas chyba zryspiło wcześniej, przynajmniej, no to chyba tak. Tutaj znowu mamy... Aha, czekajcie, mi zmieniło broń, dlaczego mi zmieniło broń? Dobra, weźmy sobie to, czyli 240 życia możemy mieć maksymalnie. Ej, i 4, czekajcie, dlaczego ja nie mogę... jakby to jeszcze zrobić? Escape'a się nie da dać. Jak? Właśnie, widzowie, co teraz? Bo ugrzązłem tutaj. No i co, widzowie, wracamy do koła. Weźmy sobie, wylosujmy tutaj jeszcze cokolwiek. No i widzowie, ja przypominam, że jutro będzie właśnie odcinek, więc zostawiajcie łapki. Ej, a czemu ja tutaj... Ej, co tu się stało?
co tu się... No i robocik, no i pięknie. Tak jest, widzowie. Mamy robota, który wygląda tak. I słuchajcie, wejdźmy sobie do grupy. Zagrajmy sobie jeszcze tylko jeden mecz. Tylko jeden mecz. Okej, widzowie, ubieramy słuchawki. I teraz w końcu będziemy mogli strzelać. Chyba, przynajmniej mam taką nadzieję. I uwaga, dobra, ej, dobra, możemy... Ej, ale to już dosik. Ajajaj, gościu, ty, co ty, masz aimbota jakiegoś? Uciekaj stąd, ej, ale sztos. No nie, widzowie, ej, tak szczerze wam powiem. Mega fajna mapa, naprawdę mega fajna mapa. Faktycznie czuję, jakbym chodził u siebie po pokoju i się strzelał z tego nerfa. Patrzcie, jak to leci nawet, no XD, co to w ogóle jest? Czekajcie, trafimy go? Dobrze by było trafić, czy pokazuje nam hity? Uwaga, czy pokazuje? No, nie wiem, czy pokazuje. Chyba pokazuje tylko, że trafione. Dobra, trafione, chyba w ten sposób. Szkoda, że nie ma to jak w Fortnite'iku. No i trafione na biało. Aha, rozumiem. I teraz walnijmy tego. A nie, jednak nie, jednak są hity. Albo są raz, a raz ich nie ma, ale mega, widzę, mega. Swoją drogą ubrałem skina, którego nie widać tutaj. I teraz pytanie brzmi, czy Stumble Guys zrobił to słusznie, coś takiego, ponieważ teraz dobre by były skórki do broni, no nie wprowadzić. I może, ej, a może tak będzie kiedyś? Bo w sumie jakby było więcej takich shooterów, a wydaje mi się, że będzie, no to naprawdę nic nie stoi. No, ej, skąd ten gość ma tyle? W ogóle, szczerze, a jest coś takiego jak M1, nie wiem o co chodzi. Co chłop nawala, ty gościu. Dobra, o uwaga, dobra, walnięty. Jak ja przegram na bota, widzowie, to możecie napisać w komentarzu: Rafa, co ty robisz? Okej, dobra, widzowie, kosimy go. No i słuchajcie, jeśli... Ty, gościu! No, w kość... Ej, no nie, no. Dobra. No, ej, ja mam strasznie mało. Okej. Ej, ale to nie jest takie łatwe, jak się wydaje. Ej, no nie, on zbiera cały czas życie. Dobra, widzowie, dobra, weźmy sobie może to. On zbiera cały czas życie, no co za gościu. Tak się nie robi go. Ej, on ma już full tego, full życia. Ale zaprogramowali te boty, to nieźle w sumie. Jest ciężko mi nawet. No, ej, dobra, powaliło go tam. Byku, dobra, widzowie, giniemy. Ja tu się idę specjalnie podłożyć, bo to się nigdy nie skończy. No więc chodźmy się podłożyć. No i co, widzowie, O byku, no weź, co ty robisz? Wy widzowie, wbijajcie na te filmy, które tutaj widzicie, a ja w tej chwili zostaję zlikwidowany przez króla, także wy wbijajcie tutaj, zostawiajcie łapy, subskrybujcie kanał i trzymajcie się, na razie, cześć!